Witajcie, kochani. Zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Myślę o tym, że kiedy ruszamy w drogę i ustawiamy sobie nawigację, mamy konkretny cel, w którym chcemy się znaleźć, to wtedy już nie szukamy po innych drogach, nie sprawdzamy. Trzymamy się tego, co pokazuje nam nawigacja i tego, co wybraliśmy, tego celu, do którego chcemy dotrzeć. I myślę, że to może być obraz naszego wyboru życiowego, tego, co wybieramy, kogo wybieramy i w związku z tym, jak prowadzimy nasze życie, aby dotrzeć do tego celu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszam Cię do tego spotkania i do naszych serc, które oczekują ciszy, oczekują usłyszenia słowa. Potrzebujemy Twojego doświadczenia. Potrzebujemy zatrzymać się i dotknąć tego, co jest nieskończone. Zaczerpnąć siły z tego źródła, które się nie wyczerpuje. Ponieważ ta codzienność bardzo nas rozprasza, rozrywa nas na kawałki. Potrzebujemy przy Tobie, Duchu Święty, się scalić, stać się całością, jednością. Chcemy być przy Słowie. Chcemy odnajdować to, co jest sednem naszego życia, co jest prawdziwym szczęściem dla nas. Chcemy odpowiadać sobie na pytanie, czego tak naprawdę pragniemy. Do czego chcemy dojść? Co jest naszym celem? Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, byś nasze serca otwierał, byś nam rozjaśniał umysły, byśmy mogli usłyszeć, przyjąć i nosić w sobie Słowo, które daje życie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów, co mówią ludzie, kim według nich jest Syn Człowieczy. A oni odpowiedzieli, mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, a jeszcze inni, że Jeremiaszem lub którymś z proroków. Zapytał ich, a według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr odpowiedział, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus mu odpowiedział, Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił Ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię Tobie, że Ty jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Myślę, że to dzisiejsze słowo jest nam dobrze znane. O tym, kiedy Jezus pyta Piotra, a właściwie wszystkich uczniów, za kogo wy mnie uważacie. I to pytanie też kieruje do nas. I ile razy już słyszeliśmy to pytanie i ile razy tak naprawdę udało nam się na nie odpowiedzieć tak szczerze w sercu, z głębi serca wydobyć tą myśl, którą tam w sobie nosimy, to odczucie, kim naprawdę jest dla mnie Jezus. Warto wrócić jeszcze raz do tego, bo to nas odświeża. Zwłaszcza, że dzień po dniu zmieniamy się i być może dzisiaj usłyszymy inną odpowiedź niż jakiś czas temu słyszeliśmy w sobie. Więc warto dzisiaj zapytać też siebie, a raczej
pozwolić, by Jezus nas o to zapytał i odpowiedzieć Mu na to pytanie, Jemu i sobie. To słowo, kiedy je czytałam i starałam się jakoś przyjąć do serca, usłyszeć, co mi mówi, to takie myśli mogłam tutaj usłyszeć. Pomyślałam o tym, że im bardziej poznaję Boga i wyznaję, kim On jest, tak jak Piotr to dzisiaj zrobił, tym bardziej też poznaję siebie, ponieważ w odpowiedzi Piotr też usłyszał, kim jest, a raczej kim ma się stać. Usłyszał, jakim widzi go Jezus i co dla niego ma. Dlatego jeśli przebywamy ze Słowem, jesteśmy w obecności Jezusa i odpowiadamy sobie szczerze na to pytanie, kim jest dla mnie Bóg, czy jest mi w życiu potrzebny, czy jest moim przyjacielem, czy jest dla mnie ważny, czy tylko w określonych momentach, czy na stałe. Dzięki stawianiu takich pytań poznajemy też siebie i możemy usłyszeć też od Pana odpowiedź, kim ja jestem dla Niego i co dla mnie ma. Ludzie różnie mówili o Jezusie. Tacy prości ludzie uważali Go naprawdę za kogoś wielkiego, choć może nie do końca potrafili rzeczywiście nazwać Go, kim był, więc mówili, że to Eliasz czy Jan Chrzciciel. Natomiast ci, którzy Go nie rozpoznali, nie chcieli Go poznać, myślę, że też nie poznali i siebie. Także nie zobaczyli i swojej godności, i swojej misji. Nie mieli szansy usłyszeć tej odpowiedzi od Jezusa. Tak też może być i z nami. Jezus chce nam objawić, jak nas widzi, kim jesteśmy i jaką mamy godność. Potrzebuje jednak na to naszego dostępu. Potrzebuje, byśmy Mu pozwolili usłyszeć, byśmy my zechcieli usłyszeć to, co On nam mówi, tą prawdę. Jeszcze jedna rzecz, która mnie dotyka w tym fragmencie, to taka myśl, że kiedy Piotr usłyszał, że jest skałą, całe to wyznanie Jezusa, że na tej skale zbuduje swój kościół, że bramy piekielne go nie zwyciężą, że jemu da klucze Królestwa Niebieskiego. To słowa, które nie mieszczą się w głowie. Trudno to wszystko przyjąć. Więc kiedy słyszymy takie słowo, to już zupełnie zmienia się nasze życie. Zupełnie przewartościowuje się nasze życie. I dzieje się to wtedy, kiedy wyznajemy, kim jest Jezus przed sobą samym. Czyli kiedy ustawiamy sobie tą nawigację, jeżeli ustalam, że Jezus jest tym, do którego ja chcę ostatecznie dojść, to jest mój cel, ja się poruszam tą drogą. Wiadomo, że mogę się zgubić, gdzieś zabłądzić, ale zawsze próbuję wrócić do celu. Jeśli obieram inny cel, no to też się trzymam tej drogi i robię wszystko, aby tam dotrzeć. I kiedy mam cel i chcę do niego dotrzeć, to całe moje życie podporządkowuję temu i dlatego moje życie się zmienia. Kiedy wybieram Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, to życie musi się zmienić. I być może ktoś z zewnątrz tego nie zauważy, ale jeśli dokonuję wyboru, to moje serce będzie zmienione
od środka, a często też będzie to i widoczne na zewnątrz. Także, kochani, zapraszam Was, abyśmy my wszyscy pozwolili dziś zapytać Jezusa nas o to, kim On dla nas jest. Potrzebujemy odświeżać w sobie tę prawdę, kim jest dla mnie dzisiaj Jezus. Jutro może odpowiedź będzie inna. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za słowo. Dziękuję, że to Ty znajdujesz nam czas i miejsce, byśmy mogli się zatrzymać. Uwielbiam Cię w tym, jak nas poszukujesz, jak szukasz drogi do nas, Ty pierwszy, jak oczekujesz, że wybierzemy Ciebie, jak dajesz nam czas i swoją cierpliwość i wolność. Uwielbiam Cię, Panie, że możemy poznawać siebie dzięki spotkaniom z Tobą. Uwielbiam Cię, Panie, w tym, jak możemy cieszyć się godnością dzieci Bożych. Wiem, że Ty jesteś tym, który chce naszego szczęścia, ale też nie zrobi nic bez naszej zgody. Dlatego chcemy też w prawdzie stawać i odpowiadać dzisiaj na to pytanie, kim Ty jesteś dla nas. I też chcemy usłyszeć, kim my jesteśmy dla Ciebie, jak Ty nas widzisz. My też potrzebujemy to słowo wciąż słyszeć na nowo, byśmy mieli siłę, by iść dalej tą właśnie drogą, którą wybieramy. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Niech to będzie dobry Boży dzień. Do zobaczenia.